Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj bardzo wyjątkowy odcinek, ponieważ widzicie, co tam się dzieje za mną. Czy wy tam widzicie, co tu się dzieje? W końcu będę miała ujeżdżanie, słuchajcie. Będzie ona mała, ale przynajmniej będzie. I będzie można pracować z ziemi, jakieś drągi poustawiać, więc bardzo się cieszę. Tak jak widzicie, w szoku. Nawet sobie nie mogę wyobrazić, jaki efekt finalny będzie, bo pewnie będzie mega niesamowity. No nie mówcie, że nie, ale totalnie inne miejsce. Oczywiście jeszcze brakuje czego? Przeszkód, drągów i itp. itd., więc sobie jeszcze tutaj przywiozę z pastwiska. No i co? Autkiem jechałam, równałam. Tato wymyślił, że ląże podepnę starą i paletę. Sobie po prostu jeździć w kółko i to mi będzie się równać. I normalnie to strzał dziesiątkę było. Zobaczcie, kurze, pięknie wyrównane. Jeszcze ostatni look dla was, proszę. Z tejże strony od wejścia. Tutaj zobaczcie, aż przy ogrodzeniu. Te wszystkie krzaki, co tu były, całe ogrodzenie zostało usunięte. Tam jest rów po prawej stronie i też będziemy musieli zabezpieczyć ten piach, żeby on do rogu się nie wywalał, jak konie będą biegnąć, ale to zaradzimy na spokojnie. Na razie jest wysypany piach, wyrównany i zobaczymy, co z tego będzie. Jeszcze można by było troszkę wyrównać i naprawdę, kurde, jestem mega dumna. Tak, Unibórek śpi. No super, Unibórku. Ale biedny, zobaczcie, on się cały czas od much odgania, nie? Tą nogą, masakra, jak go gryzą. Ale Chimę, zobaczył, że ja jestem i poszedł w Chimę dalej, hit. A Haki chyba już wstała, faktycznie, bo ona raczej maski nie gubi tak sama z siebie, więc musiała się po prostu wytarzać. O, i teraz będzie machać. Ona będzie machać wkurzona, bo ona po prostu nienawidzi much, o, widzicie. Tak, ona może przez cały dzień machać. Dlatego Haki musi mieć maskę zawsze. Bo to jest tragedia. Wilber jeszcze jako to, kurde, ale jestem w szoku, że Wilber sobie maski nie zdjął. Jeszcze ta maska, wam powiem, że trochę taka już rip jest. O, zresztą winać. No dzień dobry, to ja jestem, Wilburku, to ja jestem, tak? Co ty, patelnia 30 stopni, a ty się grzejesz na słońcu. Centralnie tutaj na skoszonym sianku, można powiedzieć. I w ogóle fun fact, konie tego siana nie jedzą. One wolą świeżą trawkę, nie? Więc jakby to... Totalnie nie. Robią sobie z tego o posłanie, spanko, proszę bardzo. Ojej, jaki spanko, Wilburek. No super. Tak. Ojej. Nowe ogłowie, kurde, nic nie widać. O, teraz będzie lepiej. Nowe ogłowie Hakamady. Jak widzicie, jest na części pierwsze po prostu rozebrane, ponieważ iż gdyż okazało się za duże. Ha, jest to ogłowie jakby takie anatomiczne, wędzidłowo, bezwędzidłowe, no teraz jest bez wędzidła i bez paska tutaj podgardlanego, który właśnie zdjęłam, rozprułam, bo to widzicie, już rozprułam, bo był taki dodatkowy pas. I do niego było przyczepione tutaj do środka pod gardle, przez to już wyjęłam, ale i tu z drugiej strony też był taki pasek. I ten pasek był tutaj przedłużeniem, nie wiem, czy to widać, jak ja mam kreśli, przedłużeniem większym, o, tutaj, że się go zapinało na dwa razy, w ogóle też spada nice. Na tutaj i tutaj. I wtedy te ogłowie jeszcze większe wychodziło. Tutaj macie też zaczep taki na wędzidło i jest pasek taki specjalny. No i co? No ja raczej te ogłowy będę bez wędzidła jakby używać, dlatego chcę tak zrobić, że po prostu wywaliłam tą część, odprułam tutaj te podgardle i teraz będę musiała te podgardle przyszyć o tutaj. Ja normalnie to robię, masz piórne, ja to zrobię, kochani. Ja to zrobię. Tutaj między skórę, więc jeszcze będę musiała to odpruć i to będzie coś w ten deseń. I wtedy tutaj macie ładnie pod nachrapnik z podbródkiem, no i tutaj będzie podgardle.
i to będzie pięknie mega wyglądało. Zresztą jeszcze zastanawiam, żeby kupić taki naczółek ładny, wiecie, z kryształkami, chociaż w kolorze koniakowym też ciężko znaleźć. Albo po prostu sama kupię kryształki i tutaj takie ładne przyczepię już tak, żeby porządnie wyglądało. No i no będzie pięknie wyglądać, haki. Słuchajcie, pierwsze wejście na ładnie tutaj wyrównane. Pięknie. Tutaj mój brat Kuba przyjechał. Kuba, jak oceniasz? 10 na 10. A widzisz, co tu się dzieje? Normalnie tutaj, wiesz, cyk, pyk, jeszcze ten rów zasypał, zobacz. To już w ogóle będzie. No, tam poszerzył, tam jeszcze jakieś odwodnienie zrobił, tu jeszcze. Dobra, kochani, reakcja, ale patrz, 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 jak patrzy, patrz, jak patrzy. Jak chucha. Patrz, patrz, patrz. No, idź, dawaj, idźcie pierwsi. No, Igor jeszcze nie wie. No, ale się zaćwieciaki. Co to? Czy to dobrze wtrafiłaś? Haki. Dobrze koń wtrafił. Wilburek. Wilburek jeszcze ślepy jest. No. Patrz, 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 jak wącha. Wilburek. No. Ale patrz, patrz, jak wącha, patrz. Wilburek. Co to jest za nowość tutaj u nas? No, Haki już poszła zwiedzać, oczywiście, że tak. Mój burek. Jaki chłop w ogóle. Haki! Chodź, no wracaj tu. Patrz, patrz, jaka zadowolona. Jak zadowolony koń. Dawaj, burek. Jest, pierwszy. Ja wiedziałam, że Wilber tylko wejdzie. I Wilber pierwszy zaliczy tarzanie. W nowym tym. O, ale żeś wychlepał dziurę. Ale w szoku chłopiec. Ojej, jakie tu. No zobacz, jak się można podrapać w końcu porządnie, a nie. No super. Ojej, kuszcie się. O, jakiś szczęśliwy. Proszę bardzo. No super. Ojejku. Ale co to? Patrz, 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 jak jest zadowoleni. Opowiadam o nowych butach. Nowych butach, które dostaliśmy oczywiście ze współpracy z Renegade Hoof Boots. I są to buty wyprodukowane w USA. W Polsce niestety są niedostępne. Ja ściągnę te okulary, bo w sumie to słońce jest takie trochę... Cicho, ciemne, na raz świeci, raz nie. No i widzicie, są różne kolory. Wilber, jakby Wilber. Hakamada miała początkowo mieć koniakowy kolor, ale okazało się na nią po prostu za krótkie tutaj. Tutaj za krótkie. Potrzebowała mieć dłuższe, z względu na to, że piętki ma wysunięte. No i poniekąd trochę źle zmierzyłam, więc pamiętajcie, żeby bardzo dobrze zmierzyć tutaj miarką. Idealnie, w sensie kopyto, szerokość, długość. Tam też macie instrukcję na stronie i w ogóle. Zostawiam wam oczywiście linka do strony. No i co? No ja myślę, że warto, bo naprawdę, kurde, ostatnio lążowałam hakamady już w tych butach, bo nie mogłam się aż powstrzymać i ani w ogóle nic nie spadła. Hakamada serio galpowała i ona haczy strasznie tyłem o przód, jak wiecie czy nie wiecie, czy podkowy ściąga, cokolwiek nie ma na przodach, to jakby cokolwiek ma, nie, że nie ma, cokolwiek ma na przodach, to i tak sobie ściąga, a te buty po prostu są tak skonstruowane, zresztą zobaczcie, że jakby, no nie ma szans, no jakiś przypadek pewnie się zdarzy, że koń jakoś mocniej nadepnie, albo cokolwiek takiego się zdarza, więc nie mówię, że w ogóle nigdy koń nie gubi tych butów, ale jest bardzo małe prawdopodobieństwo i zobaczcie, jak ta konstrukcja wygląda następująco, że jest tutaj taki rzep i on jest przymocowany tutaj do drutów. Ten drut idzie właśnie tutaj do buta, raz, że możecie go sobie skrócić, ten drut tu w środku, specjalnym kluczem, a dwa, tutaj idzie za piętkę i w momencie, gdy zobaczcie, jak ja to ciągnę, to ta piętka zostaje dociągnięta. Jeszcze jest zabezpieczenie, które tu musi być luźno. No i ta wersja akurat biała jest wersją buta trochę bardziej takiego, widzicie, giętkiego, bardziej miękkiego, ale to nie znaczy, że traci na jakości, po prostu jest innego troszkę materiału i dla koni, które mają, no,
jakby taki problem, że muszę mieć bardzo dobrą amortyzację. Także Hakamada akurat ma taki problem, więc ma białe buty. No zobaczymy, jak się sprawdzą. No pewnie nie będą nigdy idealnie białe, ale przynajmniej ich widać, aż rażą w oczy. Na początku porządnie trzeba wyczuścić oczywiście podkowę, chciałam powiedzieć. Kopyto. Sobie piętkę dajecie na dół. Tylko pamiętajcie, żeby odpiąć to z przodu. Patrzcie, ile mokro też tego hakiego. I wkładacie. I ma swobodnie, zobaczcie, wyjmować się i ma swobodnie wkładać się ten but. Nie możecie go na siłę wciskać, to znaczy, że jest po prostu za mały, a jak lata na boki, to też jest za duży. O, widzicie, tak to mniej więcej ma wyglądać. Dobra, robicie sobie tak, puszczacie, wyciągacie tu piętkę do góry. O. Gdy ja to dopinam, to idzie tak, no i tutaj gumki, wiadomo, żeby się nie odczepił ten rzep. I nie martwcie się, ten rzep jest naprawdę bardzo mocny i jest jakby zrobiony z plastiku, więc no nie ma szans, że koń sobie odepnie ten rzep. No i tutaj widzicie, ja 3 palce wkładam, można 2 po prostu, żeby tu był luz takowy. O, już mi wyrwała. I tak wygląda założony prawidłowo. Bo tak bardzo mocno pies szczekał, że po prostu nie dał się tego oglądać, tylko zdecydowałam się właśnie nagrać głosówkę. A więc tak, rozstępowałam sobie Hakamadę i spójrzcie na te buty, jakby jak pięknie ona idzie od piętki. No jestem zachwycona. Teraz to sprzątał. Dobra, teraz chwila tryb POV. Bo Kuba ta sprząta tą kupę Wilbera, masakra. Haki, jak ci się podoba? Powiedz mi. Dobrze, że masz te nauszniki osła. Przynajmniej się nie wkurzasz na te muchy, bo to ja wiem, no. Ja wiem, że ty nie lubisz, no, ale i znowu lecą, no masakra. Dobra, kraksa, dawaj. A budki się tak prezentują. O. Dobra, git prawiut. Będzie dobrze. Hakamada oczywiście po przejściu do kusa, co zrobiła? No, zaczęła się rozciągać. Troszkę za krótkie wodze mam do tego, ale no jak widzicie, sobie poradziłyśmy. Naprawdę nie mam żadnych zastrzeżeń, bo to jest, jak mówiłam, pierwszy raz od dłuższego czasu na ujeżdżalni. Haki też musi się przyzwyczaić do tego podłoża. O, tu Hakamadę skierowałam na krzyżaczka. Troszkę była w szoku, ale wykręciła i ładnie go przeszła. No i generalnie zaczęła się burza i zaczął kropić deszcz, więc jedyne co zrobiliśmy, to pół kółka galopem w jedną, w drugą stronę, skok przez krzyżak i galop po krzyżaku. No i potem stwierdziłam, że zsiadam, bo już tak zaczęło grzmieć, że się trochę wystraszyłam. Oka. Nice. Patrz tam. Dobra, chodź, jaki szybko dla występowania. Chodź, chodź. Jezus. I za jak lunie, za 3 dwa. Oczywiście po jeździe, po terenie, bo równie dobrze rajdy możecie jeździć w tych butach. Na Wilburku już takowy odbyłam. O. Ładnie, pięknie trzeba wyszorować. No, przydało jeszcze, by się płynu, żeby to zmyć. Ten piach dokładnie. Ochłodzimy jej nogi i będzie. Dobra. Postanowiłam, że wsiądę jeszcze na Wilbusia, bo naprawdę to był jego w sumie pierwszy raz na ujeżdżalni, taki poważny. Przestało padać i burza przeszła bokiem. Mam specjalną podkładkę, której nie widać. Haha. Zobaczcie, jak pięknie mogę czapraki zmieniać i nie widać podkładki. Ta podkładka jest, zobaczcie, też z Barefoot. I ją można osobno dostać właśnie do sioła bezstelnicowego, jeśli nie chcecie w tych padach nudnych, takich wiecie, brązowych czy czarnych widzieć, to sobie kupujecie. Ona akurat jeszcze była w zestawie z tym padem do jazdy na oklep i ona ma taką grubość i tutaj panel i wełnę, wszystko i rozprowadza ten nacisk równomiernie, no i tunel na kręgosłup, więc jakby działa na tej samej zasadzie co pad, to po prostu jest mniejsza i można czaprak na to dołożyć i jakiś prezentuje i tego nie widać. Trzeba się ruszyć, to nie jest mnie. Ale ogólnie słowo na Wilbera działa. Działa bardzo dobrze i w terenie
jak galopujecie szybko na nim i czujecie, że on nie ma energii, powiecie mu kurt, to on po prostu kurde, jak w las staje do zera, hop. Także najbezpieczniejszy koń na świecie nie istnieje, a jednak istnieje. Nie jest nieumitny. Jak powiesz kryt, masz gwarantowane, że się zatrzyma. Odpowiem, o co mi chodzi. Zobaczymy, on ma w ogóle naturalny jakiś dar, no razem, naturalny dar ganaszowania się. Nawet jak jest luzem, po prostu, ja do tego nie uczyłam, on ma taki temperament, można to powiedzieć, nie wiem, może jak obiery, wiecie, bo co sobie tak pokazuje, tak głową, tak schyla i wiecie, takie matka, zobacz, jestem ogierem. Ale nie, o, chłopę, tak, kurczę. O, właśnie o to mi chodziło, nie? O, i to było właśnie niezrozumienie. Na idzie. Super, super Uber. Niezrozumienie i burka mnie do końca, bo myślał, że ma zahamować, a nie o to mi chodziło. Na kontakt przyjazda jest troszkę bardziej na kontakt wezmę niż i zestop. Ale powoli do przodu. Super! Super! No. Dawaj. Super! Zakończowanie. W ogóle cicho, nie na przeszkodę. Tak jest. Super! Tak. Tak. Super! Dawaj, super, dobrze. I po co ja to powiedziałam? Dobrze, tylko bardzo ładnie. O, już fajnie chodzi. Czy już nie za bardzo w dół z tą głową, tylko już trochę kominał do góry. Dobrze. Patrz no. Dobry Weeper. Bardzo ładny mój burku. Super mi burku. Ale potrzeb mi to gryźć. Ty zakropował. Daj brek! Super! Dawaj! Dobrze! Ty nie no, pierwsze jest zakropowane. Pół koła, brawo i burek. Super, super jesteś. Tak, zjedz wodę, zjedz wodę. Ty jesteś wolny. Burek, a czy ty chcesz skoczyć? Komentarza, ja nawet nie kierowałam go. Coś mu zlagowało się. No. O. I on już to spala. Serio? Ty, ale co ty? Patrz jak się odpoczął w ogóle. Mi się spodobało. O tak, buty masz? Weeper! O nie! Wiburku, co to jest za reklama? Gryzienie butów. Chciałeś wytrzymałość przetestować, tak? No to zobaczcie no. Na odporę na gryzienia, na ściąganie, na kamień, na wszystko. Nie, Wiburek? Dobra, no i oto tak zakończymy ten filmik. Zostawcie łapkę w górę, o tu oko. Oj, cześć, naprawdę. O, no. Naprawdę masz paszczę, że ja nie wiem. No strach się bać, mój burku, strach się bać, takiego fona wielkiego. No to ci mówię, nie, to jest piasek, to tego nie jemy. Potem matka nie będzie na odpieszczanie wydawać milionów. Także do zobaczenia na sobie odcinka, zdarcie apku, które już mówiłem. Co jeszcze? Subskrybujcie kanał, dokładnie. Subskrybujcie kanał. No i tyle chyba. Midberg, chcesz coś jeszcze dodać? Aha, już myślałam, że znowu idzie rozwalić przodę, nie?